numer 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2013. Paragraf pierwszy. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2013, wydatki w dzielnicy pierwszej, dział 750, rozdział 75.022, zadanie O0413, dokonujecie zmniejszenia w paragrafie 42.60 na kwotę 17.770. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie kwoty w paragrafie 45.20 o 1060 zł do wysokości 1860, zwiększenie kwoty w paragrafie 42.10 o 700 zł do wysokości rocznej 2440 zł. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W paragrafie 40-68 zakup energii pozostały wolne środki zaplanowane z zapasem. W paragrafie 45-20 opłaty za, na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego wobec śmieci zabrano kwotę 800 zł. Gdy jeszcze nie była podana wysokość naliczonych opłat na wywóz śmieci. Proszę Państwa, naliczono nam kwotę za wywóz śmieci 300 zł miesięcznie, co od razu spowodowało, że mało to wielkie niezadowolenie moje, tak jak kiedyś było z wodą, którą naliczono, będzie Pani Tarczak Wyszyńska, no udało się na dzień dzisiejszy ta kwota już spadła do 140 zł. Metra kwadratowego uchwała reguluje w przypadku linii konnej. Nie. Wypadku czego? Metr kwadratowy plus osobie. W tym przypadku uzyskaliśmy tę kwotę niższą, dlatego że wynegocjowaliśmy ilość osób. Znaczy, i na zamiast 300 zł mamy 1000. Uśredniliśmy. Pełny skład rady jest raz w miesiącu, prawda? Codziennie jest niewiele osób. Jak są komisje, więc można byłoby środkować, że średnio przebywa na terenie rady około 10 osób dziennie. W związku z tym udało się tę kwotę zwiększyć o połowę. No i już. Tak? Ja mam wrażenie, że się w takim lekkim przeciągu można... Nie, zamknięte jest. Nie, jest to. Pan operator cię załatwił. Kto z Państwa jeszcze chce zadać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję. 20 za przeciw, 0 przeciwujących, 0. I mamy...